Nie przestawaj, ojcze. Ojcze Juanie. Występują Ojciec Korache, odcinek 40. Los dos sabemos el porqué. Los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás. Prohibida esta pasión y que nos van a lapidar y que peor es no saber tener por un amor en carne viva el corazón. Proszę ojca. Padre Juan, ¿está? Jest tam ojciec? Chwileczkę. Spał. No to go obudziłyśmy. Ana, Marcia. Padre. Przepraszamy, nie wiedzieliśmy, że ojciec śpi. Nie szkodzi. Jestem trochę przeziębiony. To na pewno z nerwów. Ja też wtedy choruję. Może zrobię ojcu herbatę? Możemy też pójść do apteki? Nie róbcie sobie kłopotu. Napiłem się koniaku i już zaczyna działać. Przyniosłam ojcu ciasto w podziękowaniu za to, że został z nami. Dziękuję za trud. To bardzo miło z waszej strony. Nie ma za co. Chodźmy już. Pozwólmy ojcu odpocząć. Wygląda, jakby miał gorączkę. Jeśli ojciec będzie czegoś potrzebował, proszę dzwonić, a natychmiast przybiegnę. Dziękuję. Życzę zdrowia. Proszę odpocząć. Do zobaczenia. Wspaniałe ciasto. Nawet przerywany seks wzmaga apetyt. Przestań, Horacio. O co chodzi? Przestań. Co się stało? Przestań. Znów nie jesteś pewna? Nie, ale obok jest mama i moja siostra. Nie. Moja mama. To tylko wymówki. Gdybyś była pewna, oddałabyś mi się. Wiesz, co czuję? Czuję, że wciąż cię do czegoś zmuszam, do ślubu, do tego prosisz mnie o dowód miłości. Tak, wciąż tego ode mnie chcesz, tak, wciąż. A wiesz dlaczego? Bo nie czuję się pewnie. Ale tak nie można. A jak można? Jak? Okazując mi szacunek.
Siempre te respeto. Szanowałem cię zawsze. Bardziej niż kogokolwiek innego. Ale ty najwyraźniej tego nie zauważasz. Zaczekaj. Nie odchodź tak. Odchodzę. Bo nie przekonasz mnie. Żaden z nas nie jest w nastroju. Możemy powiedzieć coś, czego będziemy potem żałować. Porozmawiajmy jutro. Jutro. Oszalałaś. Idziesz ze mną? Tak. Kocham cię. Będziemy bardzo szczęśliwi. Coś się stało? Nie. Proszę kontynuować. Bardzo jestem tego ciekawa. Wiesz, dlaczego mama nie zabrała cię ze sobą? Nie. Ale nie mogę jej tego wybaczyć. A powinnaś, bo miała powody. Kiedy się urodziłaś, stałaś się dla ojca wszystkim, a mama zeszła na drugi plan. Małżeństwo zaczęło się rozpadać i wtedy zdecydowała się wyjechać. Sama. Sama, bo wiedziała, że gdybyś musiała wybierać, zostałabyś z tatą. Ona to pani powiedziała? Tak. Zadzwoń do niej, Noro. Jesteś jej potrzebna. Jest samotna i potrzebuje cię nie tylko od święta. Dobrze. Odprowadzę cię. Jest pani pewna, że to ona? Ależ tak, Dario też ją rozpoznał. To był głośny napad. Najgłośniejszy w Poso de las Armas. Były podejrzenia, że ktoś z kręgu dyrektora brał w nim udział. Jednak kiedy padły na jego żonę, zatrzymał śledztwo. To znaczy, że ta kobieta może być przynętą, która zwabi Korachę. Jak chcecie go tym razem złapać? Bez ciebie. Nie wtrącaj się więc. Co to? Sam pan już sobie nie radzi? A ty, mamo, pozwól, żeby zajęła się tym policja. Dam sobie radę. Mama udzieliła mi tylko ważnej informacji. Można wiedzieć, jakie? Pan inspektor sądzi, że nasz nowy gość to kochanka Korachę, która pomogła mu obrabować bank. Być może chce się tu z nim skontaktować. Nie wtrącaj się, Claro. I nie próbuj go bronić, bo to przestępca. Tak, ale być może to nie on zabił tatę. Jeśli go schwytamy, dowiemy się więcej niż ktoś, kto umawia się z nim pokryjomu. Żadnych komentarzy. Wróciliśmy, bo padł samochód. I tyle. Ciesz się, bo to ty nas obraziłeś. Zostawiłeś nas samych. Długo nad tym myśleliśmy. Masz grzebień? O, mecia santo. Patrzcie, patrzcie, nie traciłeś czasu. Nudziłeś się i znalazłeś sobie rozrywkę. Napaleniec. Sama przyjechałam i widzę, że wciąż mnie nie lubisz. Idź po nią, Santo. Dajże spokój. Mam kilka godzin. Cześć, Sylwia. Santo. Sylwia. Przyjechałaś i natychmiast zaczęły się kłopoty. Wracaj do domu. Nie wyrzucaj mnie.
Mogę się obrazić. Sama zdecyduję, kiedy wyjadę. Zgoda? Powiedziałam jej tylko prawdę. Czemu wmieszałaś w to moją córkę? A czemu ty wmieszałeś w to mojego syna? Kto jeszcze był z wami, kiedy mi go odebraliście? Powiedziałem, że Manuel i ja. I jak naznaczyliście go znakiem pielgrzyma? Dość już, Amanda, dość. Powiedz to. Ogień. Wypaliliśmy znak, jak każe pismo. On cię odnajdzie, zaczekaj. Przyjdzie do ciebie. Co chcesz zrobić? Będziesz rozbierała wszystkich 33-letnich mężczyzn? Jeśli będzie to konieczne, to tak. Powinnaś być dumna, że poczęłaś pielgrzyma. Idę już, olbrzymie. Miło było. Wszystko było miłe. Zaczekaj, dokąd idziesz? A gdzie blondynka? A, masz rację. Gdzie jesteś, Nena? Idziemy. Costa zwiał z tą małą. Dobrze sprawdziłeś? Zajęłaś się mną, żeby wprowadzić Nenę. Ukradnij mi klucz. Obraziłam się. Daję ci dziewczynę za fiko, a ty tak mi odpłacasz? Rozstrzelają mnie. Komisarz mnie zabije. Przecież to nie twoja wina. Sam wiesz, co teraz wyprawia młodzież. Muszę iść, bo Kram został sam. Padnij pod sobą, a dam ci bonifikatę. Jak to uciekł? Jeśli coś mu się stanie, pan za to odpowie, komisar. Twój brat uciekł z tą małą kurewką Messinę. Czy to możliwe, że nie mogę mieć ani chwili spokoju? Czy ciebie to cokolwiek obchodzi? Myślałem o noże. I co? Tak bardzo nalegała na ślub z kimś, kto jej nie kocha. I popatrz, jak to się skończyło. To przez tę rajfurę. Co się stało? Przygotuj jej szklaneczkę tego samego. Dlaczego? Nie mówcie tylko, że Lautaro powiesił się w celi. O, nie. On uciekł. Tak, zwiał, wyfrunął z komisariatu. I gdzie jest? A skąd mam wiedzieć? Dopiero się dowiedziałem. Wiem tylko, że uciekł z blondynką z burdelu. Co ty na to? Co za idioci? Przestań. Komisarz i ty, potężny starosta, a jakaś kurewka, co chce. Przestań do cholery, bo cię... Zwołaj chłopców. Dobrze, ale uspokój się. W porządku? Tak, ale niech go znajdą. Nie mogli odejść daleko. Powstrzymam się od nieodpartej chęci zamordowania cię. I jeszcze mnie zarzucasz winę. A ja stanę się pośmiewiskiem. Zadzwonimy do tatusia. Dobrze?
Rób, co ci powiedziałem. Przyjechała z wizytą, to tylko przyjaciółka, znam tę sprawę. Nie tylko z wizytą. Słucham. Costa, chcąc pogrążyć Garricka, poprosił mojego męża o sfałszowanie jego rachunków bankowych. Mam na to dowody. Możemy go tym pogłębić. Mnie chodzi o to, żeby się do niego dobrać i wyciągnąć od niego dużo forsy w zamian za te papiery. Jesteś szalona. To bardzo niebezpieczne. Nie zaryzykujesz dla 500 tysięcy, to kupa forsy. Wystarczy dla czworga. Co mielibyśmy robić my? Ochraniać mnie przy wymianie i ucieczce to pestka. Potem dzielimy się forsą i korzystamy z życia. Jesteście ze mną? Tak, jeśli będę mogła stąd wreszcie wyjechać. I to z forsą. To duży szmal. Wchodzę w to. Twoi przyjaciele powiedzieli tak, a ty ojcze, chodzi o 500 tysięcy i nowe życie. Ale z dala od La Cruz. Żadne pieniądze mnie stąd nie ruszą. Założyłabym się o te 500 tysięcy, że dasz taką odpowiedź. Jest nas dwoje. Zostaniecie ze mną. Wróciliście, rozumiejąc, z jak ważnego powodu tu przyjechaliśmy. Nie rozwiążę naszej bandy za żadne pieniądze świata. Nawet po obrobieniu banku zostaliśmy razem. Tym więcej dla mnie. Ty nie rozumiesz, że to morderca, który cię zabije. Ciasto było pyszne, a noc upojna. Nie rób tego. Zróbmy to, po co tu przyjechaliśmy. Ożeńmy się z Clarą Garricką? Mam jej nieść tren? Odczyśćmy nasze imię i pomścimy śmierć Garricka. Dokumenty Sylwii mogą nam pomóc. Inspektor sądzi, że ta kobieta była kochanką Korachy i razem obrabowali bank. Być może chce się tu z nim skontaktować. Nie broń go, bo to przestępca. Tak, ale być może to nie on zabił taty. Powiesz swojemu kochankowi, że go złapią? Proszę cię, Ano. Mama mi powiedziała, jego dziewczyna posłuży za przynętę. Zrobisz mu scenę zazdrości? Tak. Jest ładna i bardzo atrakcyjna. Co ty powiesz? Oczywiście, że go ostrzegę, bo to nie Korachę zabił tatę. Pozwoliłaś mu na wiele? Tak? Całował cię? Dotykał? Głupia kretynka. O co się pokłóciłyście? O Korachę. Ugania się za nim i za księdzem, a wyznaczyła już datę ślubu. To bezwstydna łajdaczka. Przynieś mi aspirynę, bo zbiera mi się przez nią na mdłości. Zaraz ci przyniosę kofletę. Przepuść mnie do diabła. Nie. Gdzie jest mój mąż? Gdzie ta dziwka? Mów, dokąd pojechali, bo cię zabiję. Mów. Wynocha stąd. Albo rozwalę ci czaszkę. Już. Rogaczka. Cornelia. Mulita. Zamknij drzwi, obudź mnie o pierwszej i podaj świeżą matę. Co robisz?
Pracuje ojcu sutannę. Zaraz kończę. Musi leżeć jak nowa. Dziękuję. Pipo, dziękuję bardzo, ale wypolerowałem też ławki, obrazy i zapisałem dwa chrzty na najbliższą niedzielę. I przepraszam, że ci przerywam, ale zapomniałem ci o czymś powiedzieć. O czym? Zobacz, co znalazłem na ostatniej ławce. D'Artagnan wraca do ataku. To pan wrócił? Nie widać tego? O tym właśnie chciałem ci powiedzieć. Trzeba pozwolić zbłąkanym powrócić na właściwą drogę bez oskarżania ich. Kiepski z ojca ksiądz, bo mnie ojciec zdradza. Bo zdradą jest powrót kościelnego. Przestań zrzędzić, Pipo. Jego wszyscy zdradzają. Nie odchodź, Pipo. To mnie się coś zarzuca, tak? Nie przestanę być ani ministrantem, ani kościelnym, a tym bardziej nie zrezygnuję z Messiny. I zapowiadam, żeby przestał pan ją mamić, bo wezmę telefon i zadzwonię do biskupa. A mam mu co opowiadać. To jest groźba. Przestań, Pipo. O nie. Pośle mi kiedyś kulkę, nie jedną. Tak, nie jedną. Zobaczymy ją jeszcze? Nie. Warta grzechu. To poważna sprawa. Znam Sylwię. I wiem, że pójdzie do Kosty, a on ją zastrzeli. Wyciągnę od niej te papiery. A po drodze wstąpisz do altanki. Nie zaprzeczaj. Jak spotkasz ojca Juana, nie zaczepiaj go. Por favor. Czemu zawdzięczam ten zaszczyt pani D'Armendi? Wolę Villarreal. Powiedzmy, że sprowadziły mnie tu interesy. I jakiego typu interesy? Przejdę bez zwłoki do sprawy. Jakiś czas temu mój mąż wyświadczył panu Ponce, a właściwie panu, przysługę. Spreparował dokumenty szargające uczciwość zmarłego Alejandra Gerica. Doprawdy nie wiem, o czym pani mówi. Najwyraźniej nie ma pan dobrej pamięci, panie starosto. Moje sprawy z mężem nie stoją ostatnio dobrze, ponieważ nie mamy dzieci. Obawiam się, że wyląduje na ulicy. Muszę zatem zabezpieczyć swoją przyszłość. I tu możemy sobie nawzajem pomóc. Czyżby zamierzała pani do czegoś mnie zmusić? 500 tysięcy pesos i zostawię pana w spokoju. Mogę? Pani oszalała. Dokumenty, które posiadam, są warte przynajmniej tyle. A pana wolność jest chyba bezcenna. Pani nie wie, z kim zaczyna. Naturalnie, że wiem. Jest pan człowiekiem inteligentnym, rozsądnym, eleganckim. Czekam jutro o 4:00 koło magazynu zbożowego Rigada. Przylega do spółdzielni, kręci się tam zbyt dużo ludzi. Dlatego właśnie wybrałam to miejsce. Jeśli nie dostanę pieniędzy do tej godziny, wręczę dokumenty inspektorowi Larecie. Bądź Clarze. Clarze Garrigue. Proszę przyjść punktualnie. Horacio! Kto tu jest? Spokojnie, Jacinto, to ja. Co pan tu robi? To jest Nena. Miło mi. Wie pan, że szuka pana policja i ludzie ojca? Byli tu? Jeszcze nie, ale byli u Lopeza. Mogą tu przyjść w każdej chwili. Musisz mnie ukryć.
Nie, tylko dziś, jutro odejdę. Niech mnie pan o to nie prosi. Nie boję się gliny, ale boję się pana ojca. On nie musi o niczym wiedzieć, potrafisz kłamać. Pamiętasz, jak sobie przeprowadziłeś kobietkę, a żona wróciła? Zgoda. Ale wcześniej rano odejdzie pan. Dziękuję. Nie martw się. Nic się nam nie stanie. Tęskniłeś za mną? Nie wyobrażaj sobie za dużo. Co to? Przestałaś kochać wszystkich swoich mężczyzn? Najpierw ojciec Juan, teraz ja. Kocham tylko Horacia. Przyszłaś zatem mnie porzucić. Nigdy z tobą nie byłam. Całowaliśmy się. To ty pocałowałeś mnie. Przyszłam powiedzieć ci, że w hotelu zatrzymała się ta kobieta i Loretta chce ją zatrzymać, żeby cię zwabić i schwytać. Wiesz, o kim mówię. Tak. To moja przyjaciółka. Przyjaciółka. Jesteś zazdrosna, nie powinnaś. Kochasz przecież tylko Horacia. Oczywiście. Puść mnie. Chciałam ci też powiedzieć, że ten pocałunek nic dla mnie nie znaczył, nic. Kłamiesz. Nie. Kłamiesz. Czułem, że go odwzajemniłeś. Powiedz, że przyszłaś powiedzieć mi, że boisz się o mnie. Że wpadasz w rozpacz, kiedy jestem daleko. Powiedz, że mnie kochasz. Kocham cię, Claro. Tato. Niech Bóg mi wybaczy. Wiem, że uciekło czterech chłopców, ale mnie interesuje trzynastolatek.
Tak, cokolwiek o nim. Jak się nazywał, dokąd mógł uciec, gdzie może przebywać teraz. Proszę zrozumieć, że może to być mój syn. Dobrze, dziękuję. Dzień dobry, mama. Co słychać? Przepraszam, ale słyszałem właśnie, jak rozmawiałaś. Pytałaś o swego syna, prawda? Tak. On nie żyje, mamo. Przestań go oszukać. Wiesz, że nas oszukano? I on żyje? Jak to oszukano nas? Kto cię okłamał? Powiedz kto, a ja go zabiję. Uspokój się. To już nieważne. Ważne, że on żyje. Musimy go razem odszukać. Ale to tajemnica. To jest tajemnica. Nikomu ani słowa, słyszysz? Przyrzekam, mamo. A co będzie ze mną? Jak to? Co z tobą będzie, synku? Adoptowałaś mnie, kiedy go nie było. Ale teraz, kiedy znajdzie się żywy, może... Może ja... Zawsze będziesz moim synem. Bardzo kochanym synem. A jeśli on wróci, będzie dumny, że ma takiego brata. I bardzo dumny z naszej mamy. I nie przybiegnie do niej, ale przyleci jak na skrzydłach. I będziemy razem bardzo szczęśliwi. Zawsze podziwiałam, jak bardzo jesteś dyskretny. To szaleństwo. Za późno, już rozmawiałam z Kostą. Oddałaś mu papiery? Zrobię to lada moment. Wybacz, nie chcę się spóźnić. Jesteś naiwna. Kosta nigdy ci nie zapłaci, zabije cię. Nie chodź tam, a dokumenty oddaj mnie. Przekażę je policji. Nie zrezygnuję. Z 500 000? Jeśli się o mnie boisz, idź ze mną. Spotykamy się koło magazynu zbożowego. Wiesz, że depczą mi po piętach. Nagle zacząłeś być strachliwy? Mówię ci, że jeśli tam pójdziesz, zabiję cię. Każdy interes zawiera w sobie element ryzyka. Przyniosłem rachunek z recepcji. Dziękuję. Zaczekaj, zejdę z tobą. Weź mój bagaż. To też? Tak. Proszę do nas jeszcze wrócić. Raczej nie. Nie podoba mi się tu, choć są tu czarujący ludzie, jak ty i właścicielka hotelu. Pozdrów ją ode mnie. Oczywiście. Nie zapadli się chyba pod ziemię. A jeśli mu pomagasz, to ostrzegam cię. Zapomnij o Lautaro. Teraz powinna martwić cię tylko pani Armendi. Powinnaś jej zapłacić, ile żąda, bo możemy skończyć w więzieniu. Czasami zapominam, jak jest ciebie tchórz. Nie bój się, załatwię to. Przyszedł Juarez. Czeka na zewnątrz. Pójdziesz tam z Juarezem, oszalałeś? Nie możesz jej tam zabić. Umówiłem się z nią o 4:00. Ponce ma rację, nie chodź tam, to może być zasadzka. Co proponujesz? Co? Nic nie rób. Czekaj tutaj.
A jeśli ona chce dobić targu, niech sama tu przyjdzie. Mam inny pomysł. Niech wejdzie Juarez. Wiesz, co masz robić? Doskonale. Po tym, jak dokona pan wymiany, śledzę ją i doprowadzam do pewnego miejsca. Wprowadzimy małą zmianę. Ja nie pójdę. Ty dokonasz wymiany. Weź ze sobą pewnego człowieka. Do jednej kobiety? Będzie tam też coraje. Przyprowadź mi go żywego lub martwego. Dostanę przez ciebie zawału. Sylwia ma spotkanie z Kostą w magazynie zbożowym. Powiedz Meci, żeby tam poszła. Szybko, bo może zginąć. Co z papierami? Nie mam ich. Co mówiliśmy o płukaniu, Pipo? Nie przyszedłem do pana, ale do księdza i proszę na mnie nie krzyczeć. Jest ojciec, nie ma. To na niego zaczekam. Ma pan coś przeciwko? Mam. Możesz być wkurzony, ale nie możesz się wyłkonić. Nie zniosę tu nierobów. Chwytaj szmatę i wymyj łazienkę, bo wygląda okropnie. Potem zabierz się za komunikanty, bo nie starczy ich na poranną mszę. Migiem. Niech pan patrzy mi w oczy i powie prawdę. Pójdzie pan do Messiny? Co cię obchodzi, do kogo ja chodzę? Do roboty. Zadzwoń do Meci natychmiast. Weź to. Zawiedziesz nas do posadora, a potem poradzimy już sobie. Na pewno? Tak. Pakuje mnie pan w tarapaty. Przeze mnie skażą cię na dożywocie. Ty mnie uratowałaś. Szuka nas policja. Chodź. No chodź. Usiądź. O co chodzi? Daję ci tę obrączkę i w obliczu Boga czynię cię swoją małżonką. Ślubując ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, dopóki nas śmierć nie rozłączy. Daję ci tę obrączkę i w obliczu Boga czynię cię swoim mężem, ślubując ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, dopóki śmierć nas nie rozłączy. Pani de Armendi? Villarreal. Wolę Villarreal.
¿Tiene lo mío? ¿Ma pan coś dla mnie? Primero los papeles. Najpierw papiery. Przykro mi, ja nic do pani nie mam. Uciekaj. Ojciec. Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompana Warszawa. Tekst Teresa Włodarczyk. Czytał Zbigniew Oskar. Porque te amo, mi vida pongo en tus manos. Prohibido nuestro amor, y que los dos sabemos el por qué los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás.